Szanowni Państwo, w ostatnich dniach obserwujemy spór, żenujący spór w ramach rządu, skąd się wziął podatek od aut spalinowych w tak zwanych kamieniach milowych Krajowego Planu tak zwanej odbudowy. Wczytaliśmy się w te dokumenty, uważamy, że winne są tutaj wszystkie strony rządowej koalicji. Przerzucanie się odpowiedzialnością przez ministra Ziobrę i premiera Morawieckiego jest żenujące. Oto jak wyglądają fakty. Otóż w przesłanym Komisji Europejskiej projekcie kapitulacji polskiego rządu i przyjęcia różnego rodzaju nowych regulacji, których wcześniej nie było, była już zasada wprowadzenia nowych podatków od emitujących spaliny. Tą zasadę być może po prostu minister Ziobro przeoczył, być może on i politycy Solidarnej Polski powinni uważniej czytać dokumenty rządowe, rządu, którzy sami współtworzą. Skoro nie potrafią tego znaleźć, chcą się zakładać z premierem o butelkę śliwowicy, to ministrowi Ziobro pomożemy. Oto następujący cytat. Zanieczyszczający użytkownik płaci oraz docelowo uwzględnione zostaną standardy emisji CO2. Dzięki temu, a także zmianom w stawkach na kolei, możliwe będzie płynne przesunięcie wykonywanej pracy przewozowej, a docelowo zmniejszeniu ulegnie emisja CO2 z transportu. To jest na stronie 318 polskiej propozycji polskiego rządu PiS dla Komisji Europejskiej w rozdziale zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego. Zasada zanieczyszczający użytkownik płaci w dalszym ciągu negocjacji pomiędzy rządem polskim a Komisją Europejską została twórczo rozwinięta, uszczegółowiona i zaakceptowana przez rząd, którego członkiem jest minister Ziobro, a premierem Mateusz Morawiecki, tak iż ostatecznie w celach KPO mamy już konkretne zwiększanie opłat za auta i opłat rejestracyjnych. Warto zwrócić uwagę, że wszyscy przedstawiciele rządu w tej sprawie kłamią. Kłamie minister Ziobro, że w propozycji dla Komisji Europejskiej nic takiego nie było, ponieważ jak zacytowałem wprost, jest wpisana zasada zanieczyszczający użytkownik płaci. Jeżeli z tą zasadą minister Ziobro się nie zgadzał, należało rząd opuścić lub wówczas to oprotestować. Kłamie premier Morawiecki, że w uzgodnionych celach KPO nie ma obowiązku wprowadzenia podatków. Premier Morawiecki mówi, że on będzie zachęcał ulgami. To znana technika narracyjna PiS-u, to znany sposób manipulacji. My nie wprowadzamy podatków, my robimy ulgi. Drodzy obywatele, zadajcie sobie pytanie, jak zrobić ulgi od czegoś, od czego nie ma podatku? Będzie podatek, będzie ulga, na przykład dla posiadaczy aut elektrycznych, na które większości Polaków w tej chwili w ogóle nie stać i nie ma gdzie ich ładować. Nie ma fabryki polskich aut elektrycznych, mimo że miała ruszyć w zeszłym roku. Tymczasem premier wychodzi na mównicę i mydli oczy, nazywa to fake newsami, rosyjską propagandą, kiedy my naświetlamy, jaka jest prawda. A prawda jest taka, że wprost zostało to wpisane w te uzgodnienia z Komisją Europejską. Wzywamy premiera, by podał się do dymisji, wzywamy ministra Ziobrę, jeżeli się z tym nie zgadza, by opuścił rząd, zrezygnował z tworzenia rządu szkodliwego dla Polski, wzywamy władze państwa polskiego, by nie podpisywały umowy z Komisją Europejską w sprawie tej przynęty, jaka została nam wystawiona w postaci miliardów euro, które nie wiadomo czy i kiedy w ogóle dostaniemy, natomiast już znamy warunki, które będą narzucane państwu polskiemu. Są to warunki absolutnie szkodliwe dla ogromnej większości normalnych mieszkańców naszego kraju. Oddaję głos Dobromirowi Sośnierzowi. Solidarna Polska próbuje pozycjonować się wielokrotnie jako takie ugrupowanie walczące o suwerenność w ramach rządu. Tymczasem widzimy, że dokładnie te same dokumenty wspólnie z całym rządem przyklepuje. Ja chętnie wierzę, że to bez czytania się odbyło, bo to w Sejmie jest standardem przyjmowania różnych dokumentów bez czytania, chociażby ze względu na tempo ich procedowania, więc ja wierzę, że pan minister Ziobro tego nie wiedział, ale to jest jego wina, że nie wiedział, że podpisał coś bez czytania, bo na tym szczeblu to nie można sobie pozwolić na takie zaniedbania. Zwracam uwagę tym, którzy wielokrotnie polemizowali z nami na temat bilansu korzyści i kosztów bycia w Unii Europejskiej. Często ludzie mówią, że przecież dostajemy z Unii pieniądze i my staramy się tłumaczyć, że to no nie jest tak, że to przyjmowanie pieniędzy ma swój ogromny koszt. No i teraz to mamy taką pigułkę, tak? Mamy w pigułce pokazane, jak dużo kosztuje nas uzyskanie
uzyskanie tych pieniędzy i na co one tak naprawdę idą. Więc po pierwsze musieliśmy jako państwo już kilka razy rozkładać nogi za przeproszeniem w stosunku do Unii Europejskiej, bo musieliśmy najpierw zgodzić się na te unijne podatki przy samym zatwierdzaniu tego w ogóle planu odbudowy na szczeblu europejskim. Znaczy musieliśmy, w sensie takie warunki otrzymaliśmy i na takie się chętnie zgodziliśmy. Wbrew protestom jedynie Konfederacji w tym momencie. Później okazało się, że nie. Jeszcze nie podobają się Komisji Europejskiej pewne rzeczy w Polsce i musimy tutaj posprzątać, tak jak zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej. Więc drugi raz się tutaj podłożyliśmy. No i teraz okazuje się, że trzeci raz to musimy w ogóle urządzać swój kraj w sposób, który nam się w ogóle nie podoba, tak? Który się nie podoba większości obywateli tego kraju. Musimy sami na siebie nakładać jakieś karne podatki od posiadania własnych samochodów. No to gdyby to porównać do jakiejś zrzutki na odbudowę domu, to okazałoby się, że przy odbudowanym domu musimy teraz wchodzić po drabinie przez okno na przykład do tego domu i to ma być korzyść z tego, że pozwolono nam zaciągnąć wspólny dług europejski i trochę tam grantów, które musimy wydać na to, na tą drabinę do tego okna. No to się po prostu kompletnie nie opłaca. Zrzekamy się z swojej suwerenności w zamian za srebrniki, które w dodatku wydawane są ze szkodą dla nas. Poseł Grzegorz Braun. Szczęść Boże i ratuj się kto może, póki u władzy pozostaje zjednoczona urze prawica, która wyprzedała polskiej suwerenności więcej, szanowni państwo, więcej niż wszystkie wcześniejsze rządy post-PRL-owskie razem wzięte. Morawieckiemu, Kaczyńskiemu i spółce udało się rozmienić polską suwerenność na drobne w stopniu dotąd niespotykanym. To, co powiedział państwu poseł Krzysztof Bosak, przepełnia czarę goryczy. Okazuje się, że to Warszawa występuje z twórczą inicjatywą wobec Brukseli. Że Warszawa poniekąd sama prosi o to, żeby Bruksela raczyła kazać to czy tamto. A to czy tamto dotyczy już nie tylko wymiaru sprawiedliwości, nie tylko zagospodarowania przestrzennego, nie tylko gospodarki surowcami, gospodarki paliwami, dotyczy zgoła wszystkich dziedzin naszego życia. Rząd, jego przedstawiciele, dzisiaj jego twarz, osoba ministra Sasina, znowu na pytania zadane przez posła Krzysztofa Bosaka w trybie wniosku formalnego, odpowiedzią jest kłamstwo, bezczelne kłamstwo. W świecie przestępczym to się nazywa iść w zaparte. Sasin z Morawieckim, Kaczyńskim idą w zaparte, ponieważ mówią przykładowo o rozwijaniu górnictwa, gdy tymczasem już dawno zobowiązali się zamknąć ostatnią kopalnię węgla kamiennego w Polsce do 2050 roku. To są, szanowni państwo, ludzie niebezpieczni. I wracając do siedzenia okrakiem przez koalicjanta, czyli Solpol, przypomnijmy, że całe to KPO przeszło przez Radę Ministrów, szanowni państwo, 30 kwietnia 2021 roku. Gdzie był wtedy pogromca Miękiszonów Zbigniew Ziobro? Spał, nie czytał, nie uważał, nie było go. Zajmował się jeszcze wtedy doglądaniem nakładania kar na obywateli polskich, w tym duchownych, za niezamaskowanie, nieprzetestowanie, brak ochoczego podejścia do kampanii szprycowania. Tym zajmowało się wtedy państwo polskie, kiedy kuchennymi drzwiami wyprowadzana była nasza suwerenność, nasza niepodległość, kiedy oddawani byliśmy w ręce brukselskich komisarzy ludowych. Tylko Konfederacja sprzeciwiała się temu wówczas, sprzeciwia się dziś i sprzeciwiać się zawsze będzie. Wobec zjednoczonej koalicji covidowo-wojenno-podatkowo-brukselskiej, wobec tej koalicji tylko Konfederacja zachowuje zdrowy rozsądek, przytomność umysłu, wyczucie polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Do następnego. Z Bogiem. Konfederacja, wolność i niepodległość.